Witamy, witamy. Kolejny odcinek. Tutaj magneto znalazł jakiś uziorek fajny. Pierwszy sygnał. Proszę tutaj. No i zaczynamy. Czas zabawy się rozpoczął. No jak zwykle magneto. Nie bez kozery ma na nazwę magneto. Nie, Boratynka albo Sar. A no, fajna. Ale w dobrym stanie. Boratynka, bo jest ten ogon. A burza jest. Świetne. Kurde. Oj, magneto. No, też monetka. Jakiś fenol. Jeden fening. Teraz ci powiem. Ciężko powiedzieć. Później zobaczę. Co to może być? Coś takiego. Ale nie wiem, co to może być. Pod wodą prawdę powie. O! Nasze? A! O, też sygnał jakiś. Sygnałów trochę zaczyna się rodzić. A, łuska. O! No! Kurde, ale maluśkie, patrz, świetne. Patrz, patrz, ale chyba długo leżało tutaj. No, trochę wysuszone takie, nie? Ale świetne. No, pokrytane, ale fajne. Kurde, malutki. Jakiś młody jelonek. Daj do tego. Było to jedno maluśki. Czekaj, gdzieś tam pakuję. Fajne. Druga część. Tak sobie monetkę tutaj wystaje. Pyk. No, taki to jeszcze nie widziałem. Monetki. Jeden shilling. No, coś takiego. Shilling taki.
Bardzo ciekawe. Matka. Jakieś maleństwo skierowane. No to guzik. Chyba cynowy. No na pewno. Coś fajnego znalazłem. Ale chyba nie, taka jakby pinka, taki półkole. Jakby szklane, coś takiego. No. A to chyba coś współczesnego. Kawałek metalu. Dosyć ciężki, jak na rozmiar. Też jakby ucho czy jakieś, nie wiem, no choć na ucho to nie wygląda, bo to jest płaskie. Coś fajnego chyba chciałbym. No, coś jeszcze tu jest. Jakiś ładny guziolek. Prusak. A gdzie magneto? Sieci się zamaskował. O, tu taka ładna monetka skoczyła. Oczko całe. O, pięknie. Coś takiego, no.
okrąg wyskoczył. Dziwna ma tutaj ścieżka. Niezbyt równa. No, taki ciekawszy. Można powiedzieć pancor. No maszynowo to raczej nie było robione. Tak od godziny, jak mniej więcej, tylko posucha się zrobiła. Ale trzeba kontynuować. No i mam leto, znalazł coś świetnego. O kurde, nieśmiertelnik. 1912, Starogard. To nie ta miejscowość, daleko. Właśnie, całkiem inna. A to kurde, człowiek. Pokaż te kamerki. Ale świetne. Leo Klepin. Kurde, szkoda, że nie ma więcej. Może tu gdzieś będzie, albo strzelił go na. No, ale połówka to tylko wiesz. I to jest ta część, co on nosił na tym. Na szyi, więc tu może no. Ale świetne, o kurde, ale trafienie. No. Ale już takie... Był katem. No kat, kurde. Nie tam kategoria, która tam powinna być jeszcze. Ale świetne. Nie, takie znalezisko to jest coś pięknego. Kupa chyba, z orzełkiem. No, lubię. Ale duży, pa jaki wielki. Jo, one są ten. Taki wielki, no pokaż. O, miedziany, to jest rzadkość. Tak? Zazwyczaj są te, ten korony. A nawet nie wiem, powiem ci szczerze. Z koroną czy bez? Ty, koronę ma. O, to jest ten. To jest druga Rzeczpospolita. No, między 20-lecie międzywojenne. Czy jakoś tak, nie? Z koronką to już świetne jest. Mam ich kilka, ale wszystkie tynkowe. Aha. Jeden mam mały. Kwadratowe ucho ma chyba. Kwadratowe ucho chyba. Czy okrągłe? Nie, okrągłe chyba. A dobra, ale fajne. To się składa w całość. No. No dokładnie, ale to z koroną świetne. Włącz kamerki, bo to są fajne. Wiem, już mam. A. Zawsze jak ten to... Częściej się zdarzają te, nie? Tak, te bez koronki. LWP. A te to jest świetne. A tu jest jeszcze kawałek materiału. Co? No. Ja też mam jeden z materiałem, ale jakiś zwykły. Normalnie masz materiał. O, widzisz? To nie odrywaj. Nie odrywam. Ja mam jeden, to taki płaszcz. Normalnie by zerwany został. Albo od pasa, bo no. Ja tak drugi, który ma ten. Kurde. Taki kawałek tego, nie? Jakby nie. Świetne. Szedłem tędy. Ale to jak mówisz, to się wszystko składa, że tu szło wojsko nasze. No, jak była druga wojna, patrz. Bo to z koroną. To przed wojną. Drugą. Wtedy jeszcze państwo mieliśmy. No.
O, jaka mała łuska. Ja mam ten. Chyba pepesza. Ja? Taka maluśka. To może być od Bugiera, a nie ten, bo już nie zapytał. A nie wiem, akurat nie znam się. Taka maluśka. O kurde. Dobra, zobacz. To jest pepesza, no tak. O, bo też Lugier mi się wydaje. Nie ma tego zwężenia. A jest tutaj cały przy tym, taki przy szeroki, pocisku? No. Aha. Akurat od Lugiera to tak pocisk wziąłem, bo tak pocisków nie biorę, ale Lugier. Aha. Aha. Jak miał okazję, to pewnie, że dobrze zrobił, że Deusa kupił. No. 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 To jest kolejny guzik. I taki wielki. Czekaj. Porusz tą szczoteczkę, bo jakiś inny chyba. Ale z polskich czy z innych? Wiesz co, nie wiem, nie widać. Pokaż, pokaż. Ty, ja już chyba wiem, co to będzie. Amerykański? Pokaż go na chwilę. To będzie albo ten rosyjski. A jeszcze ruski może albo być. Nie, to będzie ten polski stary, wiesz. Co ty mówisz? No, pokaż. To będzie ten polski stary. Zobacz na forum, tam wpisz stare polskie tam guziki w wojska. To ty, ja chyba jest, bo to jest ten orzeł taki dziwny. No widzę, widzę. Więc ale nie widzę tego. Masz tam z tyłu wyzwać bicia może będzie. Nie widzę tego jego. Koroną on raczej twarzy, ma. Twarzy orła. Kurde. Ja idę, jak ktoś sami tam później jeszcze. No spoko. O kurde, ale tu guzioli idzie, no. No super. Ale... No? A już tak, a już myślałem, a te pole takie biedne, a tu patrz, zaczyna wychodzić. Tak, tu już można chodzić jeszcze. Koło pierwszej, dopiero. Jeszcze łażenia, łażenia. W końcu wielkanocne wykopki. Chyba pompa, chyba tak. Ciekawa. No i to jest plomba. Co się urządzało na pewno. No co im tam ma? Nie, guzik. Starciuch. Obudź się i weź sam zobacz. Na każdym kroku inwigilacja pełna nacja. Ale niech to uschodzi. No, no. Tutaj zobaczymy jeszcze pinem. Co może być? Co za górze? A, włączył ten. Zawsze się kopię i dół w lesie, to właśnie przyczucie, że coś fajniejszego. No. Zawsze ta taka nadzieja jest, nie? Coś fajnego. Pokażę, zobaczę gdzie to. Co jest tu? Tutaj może. No chyba wyszło, no. Taki film nam wywalił?
No co ty gadasz? No ale tak głęboko? No widzę. Złoto rolników. Nie wiem. Ja też nie. Takie głębokie, nie? Już no. Mam nadzieję, że coś fajniejszego, bo w lesie głęboko to... Tak, to coś zawsze zakopane jest, coś fajniejszego. Ale to normalne. Przez rybka chleją. Jak to w Polsce. Ale powiedz, patrz, te dziki więcej szkód robią niż my. Jakie słoneczko wychodzi? A, na przycisnę? No wiem, wiem. No. Co? Aha. Dupka od tego, od tej, łuski, taka duża, nie? No. Faktycznie to był jakiś ten. To był zalany wodą. To nie ten kamień? Tam te kamienie takie sygnały dają, że... Taki ty, jaki okrągły, jak jajko. Jajo dinozaura. Zobaczę, namierzę się gdzieś. Pójdę namierzę. Co to jest? Chyba, że to w ogóle nie jest sygnał, nie? Bo one czasem tak ramy gonią. Wiem, wiem, takie mają, bo to od gleby też zależy. Dużą przewodność na pewno. Czekaj, zobaczę swoim jeszcze. Coś tutaj? O, tutaj. Tu? No. A to też taki dziwny, taki niepewny sygnał jest. Kurde, co jest? No, kurde, jak to... To są właśnie te cewki DD. Nie namierzysz idealnie. No, coś tu jest. Czekaj, zaraz poszukamy go. No i w tej brzmi. Trochę? Albo coś takiego malutkiego. O. No nie mów. Takie coś. Ile kopania. Nie? Czasami mnie zaskakuje ten gard właśnie. To samo jest od pójść.
taką pierdolę, nie? Takie no, igły dosłownie, no. Potrafi wyłapać. Głęboko. Relek. No raczej tak, to jest od 59. 20 groszy? Co to? To nie jest anioł, chyba, bo to się nie było tak. Nie będzie mieli szkoda życia na kaskę. No, jest taki przez deszcz jest dosłownie. Totalnie deszcz. No. Kurde, jakie... To było chyba jakaś kanka albo coś. Nie, chyba siederko. O. Jaką? A. Destrukt. No. Ta, się utleni. Dostanie trochę tlenu i pooddycha. A. No. Taka ziemia, bo tu było mokro, to widzisz. Zżarło. O. Ta. O, tu jest chyba ten fundament. Tam widzę taki zarośnięty. No, zobaczę tutaj. No. Ta, to jest tutaj. Ale śmietnik. Się spotkaliśmy z godzinę temu dwóch poszukiwaczy poroży. Fajni goście lasu się powydali o tym budynku, jakiś tu stoi. Pozdrowienia dla chłopaków, się oglądają. No, to nie jest śmietnik, tak? No, to normalne raczej, przy zabudowaniach.
biała cegła mieszana z kamieniem. Aha. Ciekawe miejsce w środku lasu. Wygląda tam na dole. Czeszę, gdzie młotki tam wyczesał. Czy się destrukcja, ale tak, tu coś. A, takie drzewa mnie dosyć interesują. Ale taki sygnał jest. A, no wiesz. No, widzę. Kolejny budynek. Stare drzewa. Świetne miejsce.
jeszcze. Co to? Co? Takie coś? Cię pozdrowiło, że się nie w tych nogi potem. Co? No, faktycznie. Ale fajny. Lubię. No. Tu jest jakieś, nie wiem, coś przedstawione? A z drugiej strony jest coś innego. To są chyba te takie... odpustowe. No właśnie, odpustowe. Taki, mały. Świetne. No w rękawiczkach. No, dla kobiety. Większość jest dla kobiet. Tam to siedzie. Odpalę. O no. Siedzę nole. Mienica Arabic po prostu. No, ale fajnie. Wszystko trzyma. Lubię ten. Jest duża, nie?